dobry pasterz. Witam was na polach Betlejem. Betlejem to miejsce urodzenia Dawida, który za młodu był pasterzem i jest autorem tych pięknych słów psalmu: Pan jest pasterzem moim. Betlejem jest również miejscem urodzin Pana Jezusa, który powiedział: Ja jestem dobrym pasterzem. Jak widzicie, jesteśmy w zagrodzie dla owiec, typowej dla okolic Betlejem. Jest to kawałek otwartego pola, otoczony murem zbudowanym z dużych kamieni, z wyłomem służącym jako wejście dla owiec. Za moimi plecami, w dalszej perspektywie, widać coś w rodzaju stajenki z wejściem, gdzie trzymano owce w czasie złej pogody. 10 rozdział Ewangelii Jana traktuje o pasterzu, owcy i zagrodzie. Pan Jezus mówi o tych rzeczach do ludzi, których spotkaliśmy już w rozdziale 9. Człowiek, który urodził się niewidomy, został uzdrowiony przez Pana Jezusa, a jednak nikt spośród źle wierzących Żydów nie chciał w Niego uwierzyć. Do tych ludzi Pan Jezus mówi w pierwszym wersecie 10 rozdziału: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi przez bramę do owczarni, lecz w inny sposób się tam dostaje, ten jest złodziejem i zbójcą. Jezus podkreśla dwie rzeczy: ludzie, którzy wchodzą do zagrody przez bramę, i ci, którzy próbują się tam dostać inną drogą, zostają przez niego porównani do tych z rozdziału 9. Niewidomy, uzdrowiony przez Jezusa, zwrócił się ku niemu. Padł przed Panem Jezusem na kolana i wyznał: Tak, Panie, wierzę. Wszedł do środka przez bramę. Pan Jezus mówi dalej w tym rozdziale: Ja jestem bramą. I ten człowiek mu uwierzył, lecz inni, którzy stali dookoła, nie chcieli uwierzyć. Do nich Pan Jezus powiedział: Oto ludzie, którzy próbują wejść do owczarni w inny sposób. Starają się, pracują bardzo ciężko, uznają prawo mojżeszowe, wymyślili jeszcze więcej nakazów i zakazów. Teraz mają bardzo ciężkie życie, ponieważ stale próbują przestrzegać tych praw i zakazów. Są bardzo zajęci tym stałym samoulepszaniem. Tak było za czasów Jezusa i tak jest do dziś. Ludzie, którzy próbują wejść do zagrody inaczej niż przez bramę, robią wszystko po swojemu. Mówią: próbuję być dobrym chrześcijaninem, albo próbuję żyć porządnie. Czasem są bardzo aktywni w budowaniu Królestwa Bożego na własną rękę, czyli starają się dostać do owczarni bocznymi ścieżkami, nie patrząc na Boże drogowskazy. Jezus powiedział:
Ja jestem bramą. Kto przeze mnie wejdzie, będzie zbawiony. Dlatego, jeżeli Pan Jezus mówi, ci, którzy próbują wejść inną drogą, to złodzieje i rabusie, którzy chcą mieć jak najwięcej dla siebie. To jest prawda. Popatrzcie, jeżeli ktoś próbuje wejść do owczarni po swojemu, to po prostu chce zbawić siebie sam. Innymi słowy, w centrum swojego życia religijnego stawia samego siebie. Ale Pan Jezus mówi stanowczo, ja jestem bramą, jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie i wyjdzie i pastwisko znajdzie. Wiele przywilejów czekało na tego, kto wszedł przez tę bramę. Lecz Jezus staje się dla niego również dobrym pasterzem. Możecie przeczytać cały ten rozdział w dosłownym sensie. Myślę, że to będzie łatwe. I każde słowo będzie miało swój ciężar gatunkowy, ale tylko dla tych, którzy już weszli przez Pana Jezusa. Przeczytam tylko kilka wersetów. Zaczynam od wersetu pierwszego. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi przez bramę do owczarni, lecz w inny sposób się tam dostaje, ten jest złodziejem i zbójcą. Kto zaś wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu i po imieniu woła owce swoje i wyprowadza je. Owce słyszą głos tego pasterza, do którego należą, podczas gdy na pastwisku często pasie się kilka różnych stad, czasami 3 lub 4. Kiedy pasterz przychodzi, wzywa swoje owce i staje się rzecz cudowna. Tylko jego owce.